Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, Audi A3 w pięknym kolorze, trójeczka. No, jest u mnie z uwagi na te tutaj reflektory. Słuchajcie, no to co tutaj widzimy, no to nie da się ukryć, że te klosze są żółte, matowe i na pewno nie dodaje to uroku temu samochodowi. Klosze są gdzieś tam poprzecierane, tak jakby była drobna kolizja. Być może części rzeczy nie widzimy, bo jest pod tą żółtą i matową warstwą. Ale jazda w nocy to prawdziwy koszmar, a spowodowane jest to właśnie tą soczewką. Chodzi o lustro tego projektora, ale to Wam pokażę po rozebraniu tej lampy. Co tutaj jeszcze się rzuca w oczy? No to spasowanie tego zderzaczka. Co dalej będę informował i pokazywał w materiale. Mamy półmetek. Połowa pracy. Jedna lampa zrobiona i tak zrobiłem celowo, żeby przypomnieć, jak to wyglądało, jaka jest różnica między lampą zdjętą z auta, a lampą już po regeneracji. No sami przyznacie, że jest różnica kolosalna. I teraz tak, mamy zregenerowany klosz, gdzie jest odzyskana przejrzystość, nie jest już taki żółty i matowy. Mamy wymienione gniazdo osadzenia silniczka. Tak, teraz lampę można wyregulować i sterować. Już tam sobie luźno nie wisi w obudowie, tylko sztywno jest osadzona. No i co najważniejsze, to co jest przyczyną słabego światła, główną taką przyczyną, to jest lustro soczewki, które no tutaj mocno jest wypalone. Proszę wziąć pod uwagę, że tutaj ta dolna część jest zasłonięta, bo tu jest przesłona. W związku z tym wszystko co wydobywa się z lampy jest odbite tą górną częścią, która no zawsze jest najbardziej zniszczona, no bo nie oszukamy fizyki, ciepło unosi się do góry i tuż nad żarówką mamy największe zniszczenia tego lustra. To lustro jest wymienione na zregenerowane, czyli o takie, gdzie jest napylona nowa powłoka aluminium. Mam przygotowane takie lustra do każdego auta, dzięki czemu ten czas naprawy reflektora jest skrócony do minimum, bo tak naprawdę tylko wyciągamy uszkodzony i wkładam zregenerowany. Mamy kilka dni do przodu, nie musimy pracować z tym elementem, tylko mamy już zregenerowany.